Hej kochani, witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Zagrajmy w Anno 1800. Czas najwyższy kochani, żeby powiększyć grodzisk, ale żeby to zrobić, musimy kilkoma rzeczami wpierw się zająć, żeby przygotować tu grunt i nie tylko grunt, dosłownie i przenośny, pod rozbudowę miasta. Przede wszystkim trzeba będzie ten cały przemysł chlebowo-browarniczy, kochani, przenieść. Myślę, że do kozer, myślę, że będą w stanie wyrobić z produkcją. Nie tylko dla tego miasta. W zasadzie już tylko to miasto musi się utrzymać, bo rzemieślników mamy zasadniczo w dwóch miejscach. Tu i tu, kochani. I nam to wystarczy w zupełności. Tu, tu i jeszcze tu. Wystarcza to całościowo na pokrycie naszego zapotrzebowania na rzemieślników na chwilę obecną. Mamy też możliwość rozbudowy tego miasta. Willy, nie odzywaj się teraz, dziękuję. Więc upchamy tu po prostu chmiel, kochani. Kupimy zaraz uprawy nasion. Od Kahiny, pamiętam dobrze. Kahina ma uprawy chmielu. Zaczniemy od tego w zasadzie, kochani. Jak wszystko przygotujemy, to miasto postawić i ulepszyć klasy robotnicze do rzemieślników, później do inżynierów, inwestorów, to jest pikuś, kochani. Musimy mieć wszystkie zasoby, tylko i szlaki ustawione. Jak tylko to opanujemy, zaczniemy ich wysyłać natychmiast. I postawimy to miasto od razu. A za uzyskane punkty wpływu będziemy, kochani, tak zgadliście, kolonizować wyspy w Afryce. Czas najwyższy wypłynąć tam. Odkryć usprawnienia i udogodnienia, z jakim wiąże się podbicie czarnego lądu. Wanno, zobaczymy. Dobra, zaczynajmy, nie przedłużając, kochani. Znalazłem taki oto związek zawodowy, który bezużytecznie w zasadzie tutaj istnieje, zobaczcie. Przy tartakach. Nie wiem co i w którym odcinku ja miałem na myśli, zostawiając go tak długo, ale nie jest nam już potrzebny. I 20 punktów wpływu do kieszeni, kochani. Mam nadzieję, że już nie ma takich cudaków więcej, bo jak pamiętacie zapewne w ostatnim odcinku zlokalizowaliśmy jeden tu, który dwie chatki myśliwych dosłownie napędzał. I taki był cel jego egzystencji marnej, a punkty wpływu pożerał. Następny, kochani, drugi krok. Przejmiemy tą wyspę od Rudej Pyzy, ponieważ tutaj to jest najlepsza wyspa Nowego Świata, jaką w ogóle chyba można znaleźć w tej sesji gry. Lepsza od naszej nawet, kochani, tutaj zlokalizowanej. Jest dużo lepsza i większe miasto można tu upchać. Co też zamierzam uczynić. Mamy tu wszystkie podstawowe uprawy. Kukurydzę, banany. Czyli możemy spokojnie potrzeby obreros tu zaspokoić, kochani. I zamierzamy to zrobić, bo nam się to przyda zwyczajnie. A potem tutaj można cuda i wianki tworzyć, kochani. Naprawdę. Są nawet złoża ropy, zobaczcie. Więc tu ta wyspa będzie samowystarczalna, jeśli chodzi o produkcję. To też już popłynie wszystko stąd do Trelawney, bo tam będziemy potrzebowali zaspokoić potrzeby inwestorów, kochani. Mam nadzieję, że nam się uda ta trudna sztuka. Nie przedłużając zatem, ruszajmy, kochani. Punkt po punkcie zrealizujemy sobie to. Dobra, zacznijmy od wykupienia tej wyspy od niej. To może w międzyczasie się tak zwanym dziać, więc kupujmy udziały, aż przejmiemy całą wyspę, kochani. Także co 10 minut będę sobie to sprawdzał i ulepszał. Kupował nadal, chciałem powiedzieć. Tutaj mamy transport okularów, przepraszam, produkcję okularów blisko. Niech się napełnia magazyn i niech sobie siedzi po prostu gotowy. To jest jeden z celów na chwilę obecną. To już powinny powstawać w tej chwili zasadniczo. I powstają, świetnie kochani, niech powstają. Magazyny się napełniają. W Polkowicach kończyliśmy chyba... Tak, szampan tu też powstaje. Będzie go za chwilę więcej potrzeba, bo przybędzie nam, kochani, inwestorów. Chyba nam winogrona się odkłada, więc możemy jeszcze jeden dostawić. Jeszcze jedna wytwórnia szampana, kochani. Tu oto. Niech stanie. Bum. Nawet dwie. I jeszcze jedną prawą winogron wtedy dostawimy. Kto bogatemu zabroni? Stali brak. No dobra. Miejmy to jakby z głowy, kochani. Czego jeszcze mam zabraknąć? Stali okien, stal okna i beton, dobra, klasyczny. Stal. Teraz, oj nie to. Beton, dobra. Płyńcie dzieciątka. Bum, tutaj ich. Już ich tu. Podoba mi się ten przebudowany port w Polkowicach, fajnie to wyszło, naprawdę. Dobra, płyn, mordo, a my tu sobie zaraz dostawimy po prostu uprawy winogra. Myślę, że dwie załatwią sprawę, dwie na dwa i wtedy mamy to... Powinno być ok, kochani. Nie chcę też przesadzić, bo wiadomo, że zabraknie nam lada moment robotników do tego, kochani. A tego nie chcemy absolutnie.
Absolutnie nie chcemy. Kolejny magazyn, myślę, musi tu stanąć także. Tu oto. Bez tego się nie obędzie, żadne szanujące się gospodarstwo rolne. Dobra. Boom. Czekamy na statki, które zaraz powinny dotrzeć. Lada moment, kochani. Fajnie. Przy okazji dokupimy sobie udziału w wyspie lada moment. No. Już powinny być za chwilę. Płyną. Dobra. Płyną, płyną. Widzę je. Śmieszne statki się przeniknęły. Nie wiem, czy to widzieliście, kochani, ale zdarzyło im się tak. Szkoda, że tu brakuje cynku, niestety. Chyba, że będzie można zmieniać żyzności wyspy. Jeżeli to będzie możliwe, to kochani, to nam otwiera całe spektrum możliwości przed jakby rozbudową ostateczną naszych wysp. Dlatego chcę podbić Afrykę i zbudować ten instytut badawczy. No i osiągnąć ostatni rodzaj populacji, jaką można osiedlić na wyspie, kochani. Są to uczeni? Chyba uczeni się nazywają w polskiej wersji. Scholars, wiem, że po angielsku, więc zobaczymy. Oni są nierozłącznie związani z Afryką, którą będziemy musieli skolonizować. Dobra. Nie przedłużając, kochani, od razu budujmy. Boom. Tu też. Boom. Obory dla traktorów. I teraz jedziemy z tym koksem. Świetnie. Fantastycznie. Dobra, i następne. Tutaj chcę troszkę zaszaleć, jeśli chodzi o... Sami Państwo rozumieją. Nasz trik stary jak świat. Zapełnianie miejsca na wyspie. Bum. Dobra. Myślę, że tak będzie ok. A Państwo jak uważają? Nie w tą stronę niestety. Mi się to przesunęło. A to nic. To nic, kochani. No to jeszcze nie ten moment, jak widać. Dobra. I tak byśmy to zrobili, co? Niech będzie tak. Dobra, mamy to. Fajnie, uprawa istnieje. Jak wygląda, jak wygląda. Trudno. Grunt, że działa, kochani. Szampan już powstaje. Teraz nie powinno go zabraknąć. Wiem, że będzie go jeszcze więcej za chwilę potrzeba. Dlatego sobie zostawiamy jakby możliwość ulepszenia o więcej. Naszej winnicy, kochani. Lubię ten budynek. Fajny ma design. Bardzo, bardzo fajny. Widzę, że ważny błąd popełniłem. Już go koryguję. Tak. Teraz Państwo sami zobaczą. Otóż tutaj nie zbudowałem. Właśnie. I to by mnie drażniło. A tak, pełna kultura. Dobra, glina to jest najmniejszy problem akurat. Jej wydobycie lub nie. No i fajnie. Wystarczy, to wystarczy. Powinno nam również wystarczyć paliwa na to, kochani. Teraz czy odkładają się winogronka jakieś? No lecą nawet na szyję, ale szampan powstaje. To najważniejsze, kochani. Statki znowu w pełni załadowane stąd wypływają. Dobra, kochani. Znowu skok do niej i próba wykupu kolejnej części udziałów. Tak jest, mamy kolejne udziały w wyspie. No tak jakby, wykupuję twoją wyspę, ale nic nie mów. Dobra, lećmy dalej. Prawie 60 level populacji, kochani, może jeszcze kilku. Ulepszmy. Kilku inżynierów do inwestorów, co wy na to, kochani? Na przykład z tego bloku. Powinno wystarczyć, wróciły nam wpływy z gazety. Zobaczmy. Jeszcze obniżymy maksymalnie, kochani. Jeszcze tak. Natomiast już niedługo, mam nadzieję, nie będzie to konieczne. Mam taką szczerą nadzieję, kochani, że nie będzie to już niedługo konieczne. Korzystanie z tej parszywej metody kontrolowania nastrojów społecznych. Jakoś mi z tym źle, nie wiem.
Chyba szlachetnieje nas teraz. Nie no, żartuję. Dobra, ruszajmy dalej. Dalej, ładuj pan. Tego znowu trzeba wziąć. Sporo, bum. Okna i byton też, dobra. Bum, bum. Ile te winnice? Fabryki szampana chyba. Zużywają, kochani. Punktów to się w głowie nie mieści. Myślę, że to też związek zawodowy będzie musiał powstać. Jest to nieuniknione, kochani, już na tym etapie. Tu powinniśmy go postawić, myślę. Tu oto. I wtedy wokół niego zbudujemy wszędzie destylarnię szampana i tak będzie najlepiej. Może sobie przymierzmy od razu. Tak jest. Zamiast na tamtej wyspie gnuśniać, to on tu się przyda i to bardzo, kochani. Oj, tu można cuda wyczarować, zobacz. Zasadniczo cuda możemy prawie. Myślę nadal, gdzie go postawić, ale chyba tu będzie najlepiej. Wtedy tu wszystkie destylarnie upchamy. Zobaczcie, kochani, to też uprawy winogron płynie na nie. Myślę, że tu go ciepniemy w takim razie. Bum. Teraz. Właśnie. Bum. I bez płaczu. Może nawet tamte przenieśmy. Całe dwie, ale zawsze przenieśmy. To nam zabroni, kochani. Bum. To powinno usprawnić jego produkcję. Skoro to mamy załatwione. Nowy świat sobie zostawmy na czas, kochani. Przeniesienie nowego świata. To jeszcze nie czas. Tak, tak, transport ma tutaj kluczowe znaczenie, jego tempo. Dlatego też lepszą te budynki, jak się państwo domyślacie. Dobra. Tu może coś ładnego posadzimy im przed tym. Może. Elektryczność dociera, świetnie. A skąd mamy elektryczność w zasadzie, jak tu nie ma nawet elektrowni, kochani? Czyżby stacja paliwowa zapewniała ją? To by było ciekawe, bo nie mam tu elektrowni, zobaczcie, kochani. A nie, mam, dobra, rozumiem. Oczywiście. O, to by jeszcze miało głębszy sens w takim razie, zbudowanie ich wzdłuż tej drogi, kochani. Ewentualnie. Przeniesienie dwóch tu. Tak. Też miało głębszy sens. I jeszcze jedno, kochani. Jeszcze jedna rzecz. Mała zmiana. Dobra, teraz będzie lepiej, prawda? Oczywiście. Bum. No i świetnie, kochani. Zobaczcie tylko. Tylko spójrzcie. Od razu lepiej, prawda? Dobra, to powinno nam pokryć zapotrzebowania szampana. Jeszcze tylko upchamy tu ważne osobistości. Niezbędne do kontynuowania naszych upraw. Niech tam płyną. By the way. Dobra, to mamy ogarnięte. Teraz ich możemy pomału już ładować, kochani. Deskami i materiałami konstrukcyjnymi, które się przydadzą na nowej wyspie, którą wykupujemy cały czas. Zobaczcie, jeszcze jeden udział i będzie można przejąć wyspę, kochani. Świetnie, i zrobimy to. Pozbawimy ich znaczącej części dochodu, odzyskamy sporo punktów wpływu i zajmiemy się budową na tej wyspie, kochani. Żeby nie utknąć w miejscu. Wtedy już wszystko pójdzie gładko. Troszkę pieniążka nam było, ale dobrze, fajnie, że jest jeszcze powód, żeby on w ogóle był gromadzony. Bo inwestycje ogromne musimy poczynić, żeby to wszystko przejąć i wykupić, kochani. Myślę, że czasem wymienimy dużo tych interkontynentalnych, zobaczcie, okrętów. Zaraz wam pokażę, o czym myślę, kochani. Kursujących między nowym a starym światem. Myślę, że tu najbardziej się opłaca sterowcy zająć. Zobaczcie na tempo, w jakim on to pokonuje, w jakim zwykły statek, kochani, towarowy. Nawet 6-slotowy. Co z tego, że ma 2 sloty ekstra, kiedy ten zrobi na każde 6 kursów 2 kursy ekstra. Więc myślę, że to się opłaca wymienić.
to tylko jeden punkt wpływu różnicy, a przy tej ilości, jaką mamy, kochani, to już nie robi nam większej różnicy zasadniczo. Więc ulepszeniem szlaków to już w ogóle się zajmiemy, jak ta wyspa się powiększy, będzie multum, kochani, punktów wpływu do wykorzystania. Prawdziwe multum. Jedyne, czym się martwię, to, że jubiler nie wyrobi z wytwarzaniem zegarków, ale to może nie jest najważniejsze, żeby oni płacili wysokie podatki w tej chwili. To są już tak luksusowe dobra, kochani, to sobie możemy darować i na sam koniec gry zostawić. Najważniejsze, żeby te zapotrzebowania pokryć. Mamy ogarnięte, myślę. Jak tam tych żarówek przybywa coś właśnie? Powinno dużo ich przybywać już na tym etapie. Jeżeli nie, to jest poważny problem, kochani. Zegarków, jak... No tak słabo z zegarkami sprawa wygląda. Przy obniżonej dodam konsumpcji, kochani. Mógłby nam dochód spaść znacząco, gdyby to... Jak tam żarówki? Żarówek jest full, zobaczcie, otóż, kochani. Minimalnie więcej byśmy ich potrzebowali. Tylko czy wyrabiają fabryki z nimi? Nie, magazyny są pełne, zobaczcie. Trzeba by ich po prostu więcej transportować, kochani. Gdzie mamy żarówki? Zobaczmy. Aha, ty przewozisz się tam dla inżynierów. Dobrze, to bardzo fajnie, to przewoź dalej. Natomiast gdzie same żarówki pływają jeszcze? Tylko taki jeden statek to wozi, tak? Trzeba mu dodać statek po prostu. Tak jest. I dodać żarówek, ilość. Chociaż w zasadzie. Nie, nie zmieniajmy tego. Gdzie to było? Dobra, dodajmy statek najpierw. Tak jest. Boom. W zasadzie już tylko żarówki będziesz woził. Teraz piwo ładuj tam. Gdzie ty jesteś, synek? Nie, nie, myślę, że będzie musiał tylko żarówki, bo ja piwo między tym miastem a tym, to my już sobie sami poradzimy, kochani. Myślę, że spokojnie damy radę sami to zrobić. 5 i 6, dobra, fajnie. Dobra, a gryfa właśnie odpiszmy od tego. Gryf będzie co innego, znajdźmy go teraz, kochani. Gryf, tu jesteś, tak? Chodź, mam dla ciebie robotę. Rzuć swoje żaróweczki, wszystkie. Tutaj i będziesz woził piwo, a później będziesz woził resztę rzeczy. Chodź tu. Dobra, to mamy ogarnięte, kochani. Więcej żarówek zatem. Powinno ich docierać coraz więcej już teraz. Tu trzeba magazyny w łodzi powiększyć zdecydowanie. Dlatego, że za chwilę będziemy większych zapasów transportować potrzebowali, kochani, niż to, co mamy w tej chwili. Dobra, pójdziemy to po tej linii oporu. Jak żyć? Co zrobić? Fajne? Takie sobie, nie? Ale musi być. Ładniejszych nie będzie. Magazyny pękają w szwach, dosłownie, kochani. Więcej się nie da tu wepchać. Dobra, to nie wpychajmy. Dobra, ile mamy przestrzeni magazynowej, proszę powiedzieć? Coś tam leci. Dobra, złota będziemy mieli jeszcze więcej za chwilę, kochani, żeby zaspokoić te potrzeby. Gryfa chyba możemy zluzować. Będziesz piwo woził tylko. Zadowolony jesteś? Przerzuć to na inny statek, to już się z czasem rozładuje. Chodź. Będziesz woził piwo, jeśli chcesz. To piwo, którego już niedługo nie będziemy musieli tu wytwarzać, mam nadzieję. Tak, tutaj będziesz woził piwo. Dostaniesz nawet swój własny szlak, jak będziesz grzeczny. Proszę bardzo.
Tam chyba jest nadmiar piwa, prawda? Bardzo ładny. Tu możesz się wozić. Pływaj, młody. Dobra. Fajnie. Dziękujemy. Zaraz poziom profilu padnie. Musimy jeszcze kupić ich, kochani. Już to zróbmy. Ani od szampana będzie potrzebna, na pewno. Poza tym Feras. Jak panią zobaczę, to panią poznam. To jest jak miłość od pierwszego wejrzenia, tylko taka nie do końca. No proszę, pani też coś robi z zegarkami. Czemu by pani nie wziął w takim razie? Gdzie on jest, kochani? Feras i ta pani od szampana. Nie, to nie pan. Też nie ona. Teraz jest, dobra. Czy tą panią od szampana chciałbym znaleźć? To ona? Nie. Już nie pamiętam. Zaraz ją zobaczę. Jest. Nie, to zegarki. Dawaj, w sumie ich nigdy dość. Czyli jeszcze jeden będzie potrzebny, kochani, nie obędzie się. Niech on tam leci już. Chyba, że mamy tu tą od zegarków, nie jestem pewien, kochani. Nie mamy. Mamy. To czekaj, poczekaj, nie pójdź, tutaj nie potrzeba. Sorry, że panią za burtę wyrzucimy. Nie jest pani potrzebna, kogoś innego potrzebujemy. Chyba, że nie wiem, czy ją mam w innym. Przerzućmy to. Udziały, tak, zapomniałem prawie. No i już się udało odkupić jeden, cholera jasna. Dobra, to nic. To nic, kochani, zaraz to nadrobię. Tak, ten się też przyda. Dobra, płyń tam. Płyń i też się przydaj do czegoś. Proszę bardzo, podnieś wydajność, szczególnie upraw winogron. Chcemy tego i potrzebujemy na tym etapie. Dawaj, dawaj, nie marudź. Świetne. Jesteś? To bardzo ładne. Chodź. Świetne. Ferasa to w sumie jednego zabierz. On się przyda gdzie indziej. Nie wierzę. Ale jednego. I oddaj zaraz. Płyń do tej... po tą panią. Wiesz, którą sam. Dobra. A my tu już zaczniemy. Boom. Pan uprawy podobno. Wydajność ich zwiększa. Zobaczmy. Podnosi 80% rzekomo, zaraz się okaże. No, coś tam umie, zobaczcie. Wydajność bazowa 81%, plus traktory, plus Feras, plus on. Teraz trzeba pola przebudować od nowa, co? Chcemy? Potrzebujemy? Jak państwo myślą? Musiałem od nowa jakoby zrobić to. Jak już go mamy, to w sumie... można by zrobić. Sporadycznie tworzę ziemniaki i gazy chyba cieplarniane, tak? Dodatkowo. Co mi, po co mi ziemniaki? Dobra, gdzie jest ta pani od destylowania? Wygląda na to, że nie ma, kochani. To znaczy tylko jedno. Ej, teraz to za dobry gość, nie wyrzucaj go, co ty. Zawieź go do kozer, bo tam będzie miał robotę. No i kuchnia potrzebny nam jest kolejny. Słuchajcie, kursik tam. Bez tego się nie obędzie zwyczajnie. Żeby ją kupić. Myślałem, że ją mam, ale nie mam, okazuje się. O, jedna jest już, widzę ją. To ta oto. Ale to nie w nią celuję, kochani. Chociaż... może? Nie, dobra, weźmy tą właściwą, kupmy. Ale będziemy losować, jak przypłynie tam okręt. Udziały, tak, pamiętam. Mam nadzieję, że się uda już całkiem wykupić. Teraz to przyczekam, kochani, te 3 minuty zwyczajnie. Już nie umknie nam przed nosa oferta. Odkupimy całą wyspę od niej po 10 minutach kolejnych.
I to będzie tyle, kochani. Będziemy ją mieli, ruszymy sobie do budowy upraw nowego świata dalej. I wtedy wszystkie dostawy już nowe, nowych szlaków handlowych skierujemy do powiększonego grodziska. A z ostatniej wyspy, nowo wykupionej w tej chwili od tej mądrej pani, rudej, będziemy kierować już do Trelawny. Niech się napełni magazyn, a my sobie będziemy rozbudowywać pomału tamten obszar. Kiedy już posiądziemy szósty poziom populacji, kochani, i będziemy w stanie go utrzymać właśnie tam na wyspie. Nie chcę budować teraz tam miasta, bo będzie musiało być przebudowane, kochani, następnie, dlatego że nie wiem, jakich dóbr i budynków wymagają uczeni i nie wiem, jaki plan miasta zastosować w związku z tym. Dlatego uznałem, że najpierw popłyniemy do Afryki i skolonizujemy ją. A wtedy już wiedząc, czym mamy do czynienia i z czym to się je, wtedy sobie, kochani, dorzucimy ostatnie ogniwo tego łańcucha i postawimy kropkę na D. Nie mamy coś szczęścia do niej, żeby ją wylosować teraz, no ale to nic, zaraz się trafi w końcu. Tak dawno jej nie widziałem, już nie pamiętam, jak wygląda, naprawdę. Przecież możesz podejrzeć i przy okazji kupić uprawy. Wyspę, oczywiście, już to zrobię. Dobra, ostatni udział kupiony. Za 10 minut wyspa nasza, kochani. I zwrot punktów wpływu otrzymamy także. Podejrzymy, jak ona wygląda, mi to nie da spokoju. Chyba ją tu usadziliśmy gdzieś, prawda? A, taka właśnie, Sommelier Raymond. Tak jak Ptika radził, pamiętam. Dobra. Okropnie te okrągi przemysłowe wyglądają. Zobaczcie tylko, jakie to jest szpetne. Tyle tych destylarni rumu, te okropne drogi. No ale co zrobić? Inaczej nie mogłem tego rozplanować, kochani, niestety. Tutaj nie ma połączenia, widzę jeszcze. Wyspa, pominąłem to. A teraz? Teraz już ma, dobra. Wracając do starego świata. Już wiem, jak pani wygląda. Teraz ją tylko wystarczy zobaczyć. O jest, patrzcie, jak się trafiło od razu. Przypadek? Nie sądzę. To może jeszcze jednego ferasa, bo tego nigdy dość. I on się w każdym miejscu przydaje zasadniczo. Podnosi produkcję o 80%, to nie muszę chyba nikomu tłumaczyć, jak to dużo. Ferasa i tą panią też jeszcze jedną sobie kupimy, kochani. Tylko jedno albo drugie zauważa. Na razie ani widu, ani słychu. Nigdy nie pamiętam, co ona robi, tak egzotycznie wygląda i przydatnie, a jednak nie jest. Pani też na pokład. I kto będzie pierwszy? Feras czy ta sommelier? Feras, jest, Feras pierwszy. No przykro mi, proszę pani, wrócimy po pani. Jak my wrócimy po panią. Dobra, czekamy na wykup wyspy, kochani. Czekamy cały czas. 4 minuty i wyspa nasza, kochani. Jesteście gotowi, żebyśmy przejęli największą wyspę w nowym świecie? I wtedy Rudej zostaje jedna wyspa. To bez znaczenia, bo nie może tu kawy wytwarzać, a bez kawy nie będzie miała takiej populacji dużej i będzie musiała ilość okrętów zredukować we flocie. A wtedy już, mam nadzieję, przestaną z piratami zadzierać. Co ona tu zrobiła? Zobaczcie, ma pola naftowe, których nie wykorzystuje w ogóle. Raz, dwa, trzy, cztery, to jest tona ropy, kochani. 1000 ropy na minutę co najmniej tutaj można wydobywać. Nie wiem, czemu tego nie zrobiła, tylko na tym skorzystamy. Znowu wykupiła. Nie, to nie ta wyspa. To nie ta wyspa, oczywiście. Dobra. 2 minutki. I wyspa nasza, kochani. W międzyczasie my tą panią tu zostawimy. I proszę spojrzeć teraz. Bum. To podkręci produkcję. Jego wyślimy od razu do nowego świata. Tak jest. A propos nowego świata, to czas, żebyśmy za minutkę 35 odkupili wyspę, kochani. Zniknie jej osada stąd, Rudej, i my sobie już tu urządzimy po swojemu w nadchodzących odcinkach. To tutaj zbudowała 2 mosty kolejowe i 4 rafinerie, a tam nie mogła zająć, słuchajcie. A to jest świetne miejsce na rafinerię, bo tu będziemy mieli uprawy. Fenomenalna wyspa, naprawdę cuda tu można robić, kochani. Przemyślimy to odpowiednio, zbudujemy myślę miasto tu. Spore będzie, ale sporo też będziemy potrzebować mieszkańców i upraw, żeby wyciągnąć maksimum korzyści z tego miejsca. Dobra, kochani, 3, 2, 1 i wyspa nasza. Dziękujemy, Ruda. Zwijaj swój biznes stąd, dosłownie. Dziękujemy. Przykro mi. O, zrobię. Już ja cię zapewniam. I oto kolejna wyspa. 8 kopalni złota.
No nie muszę mówić chyba, jakie korzyści są związane z posiadaniem tej wyspy. A nazwę, kochani, wymyślimy sobie w międzyczasie dla wyspy. Jeżeli macie jakieś propozycje, dajcie znać w komentarzach, kochani. Na pewno to nazwiemy. Dobra, jak stoimy z szampanem, mordy, teraz? Zobaczmy. Jak tu się sprawy mają? Trzeba powiększyć port, zdecydowanie. Dobra. Jak my z tym stoimy? Czy tu się winogron więcej wytwarza? Może jeszcze przebudujemy te pola, kochani. Tak, żeby wyciągnąć maksimum możliwości. Tak zróbmy, kochani. Od nowa wszystkie pola postawię. Dobra. Po prostu zróbmy to od nowa i po naszemu. Myślę, że aż takim detalistą nie warto być, ale... Na razie sobie... właśnie. Zabawa w klikanie na kwadracikach. To pierwsze pole zawsze tam wypycha dziury, dosłownie. Postaram się cegielnie nawet oszczędzić po środku tego przybytku, kochani. Jeżeli to będzie możliwe i realne. Teraz powinno nam wystarczyć szampana, okularów. Nie do wiary, chyba będziemy w stanie okrążyć to, kochani. Może być nieco dłuższy przez ten odcinek. W ogóle to myślałem, kochani, nad wydłużeniem odcinku, żeby seria nie miała 300 odcinków, bo zanosi się na to, że jeszcze trochę pogramy sobie w tym sezonie. Co powiecie na to, żeby odcinki były 40-minutowe, kochani? Może nawet 45. Wtedy na pewno więcej nam się uda zrobić. Myślę, że ma to sens, kochani. Ale dajcie znać, bo to wam ma się podobać. Także zdaje się, kochani, na wasz osąd zupełnie w tej kwestii. Wyczerpano limit modułów, świetnie. Następny gagatek. Tu już trochę łatwiej będzie, zobaczcie. Nieco łatwiej. Dokończymy to zatem i na tym, kochani, poprzestaniemy. Myślę, że ten popłynięcie do Afryki ma wielki sens, kochani. Uczeni dają dostęp do różnych udogodnień, zaawansowanej destylarni rumu chociażby, kochani, która pozwala dwa razy tyle rumu czerpać. Być może okaże się, że nie potrzebujemy aż takiej jakby ilości zatrudnionych przy pracy obrelos wtedy. Zwolnimy sobie ich na rzecz innych jakby plantacji, może zupełnie zrezygnujemy z eksploatacji Arktyki wtedy. Czego byłbym ogromnym fanem, jak wiecie, budowanie tam jest uciążliwe. I wymaga sporych nakładów myślenia przede wszystkim. I głowienia się, kochani. No ale to urok tej gry. Niebywały urok, dodajmy. Tutaj powinno być. Czy to jest ta linia, o którą walczyliśmy? Zobaczmy. Tak, to jest ta linia, kochani. Więc odtąd już nie budujemy dalej. Teraz już będzie tylko łatwiej. Dobra, super. Następne. Next. Chwilkę to potrwa, zaraz sobie zrobimy. A, niepotrzebnie to zrobiłem. No ja chciałem poprawić coś, co wymaga poprawki moim zdaniem. Żeby jak najwięcej i najsprawniej to poprowadzić, kochani. Miejsca nigdy dość, jak zauważyliście, Wanda, więc musimy oszczędnie gospodarować. Tutaj już nic innego, jak tylko pola winogron nie będzie się rozpościerać, dlatego chcę to wykorzystać maksymalnie, tą przestrzeń. Tetris, przypominał mi się.
Dobra. Fajnie, następna. Teraz już będzie tylko łatwiej, kochani. Teraz powinniśmy mieć dość winogron, nie tylko kochani. Nie tylko na obecną stan, ale i na przyszłość najbliższą. Dobra, fajnie, następne. Następna uprawa winogronek. To już może nie bądźmy detalistami. Fajnie. Trzeba w końcu tą przestrzeń także będzie zapełnić, kochani, zapewniam was. I czas najwyższy to zrobić, myślę. Jak będzie trzeba więcej winiarni, to mamy tu potencjał ogromny, żeby to zrobić. Zostawimy kawałeczek na poczet, kochani, ewentualnie cegielni. Taki kawałeczek dosłownie. Tak. Być może będzie trzeba tak z tego skorzystać. I ja tego wcale nie wykluczam, kochani, dlatego zostawimy im troszkę miejsca. Może jeszcze jedną, co? Tak ładnie się buduje. Dajmy jeszcze jedną, co? Szkła nam chyba wystarczy, prawda? Chyba. Nam wystarczy szkła. Oj, chyba słabo z tym szkłem coś. A kwarcu? Czy u nas dostatek? No to dawaj jeszcze jedną hutę, misiek, w takim razie. Chyba, że hutę... Nie, nie chcę tej huty tu dawać. Chociaż może... Dajmy dwie huty tutaj. Tak jest. Piknie. Trzeba by ją bliżej dać. Zasadniczo nawet tu. Co tam przeszkadza? A, tutaj jest taki. No dobra. Ułomek. Chyba, że huty trzeba pod prąd podtrzymać. I tyle, kochani. Co się będziemy czaić właściwie, nie? Tu je dajmy. I już, ma być robota i koniec. Bum, i teraz powinno starczyć, nawet piasku, kochani. Teraz już musi wystarczyć. Bum, i kolejną prawę winogronek, ostatnią już. A, już mamy ją, dobra. Na razie ostatnią. Na dłuższy czas, mam nadzieję, tak bym to ujął, kochani. Musimy też przejście dla drogi zostawić, nie bądźmy pazerni. Aha, dobra. Teraz ile będzie tego potrzeba na drogę, kochani? Oto pytanko. Odmierzmy sobie to może, co? Tam jeszcze można by iść, zobaczcie. Aha. Bum. Dobra, teraz odmierzmy to od razu. Razem z drogami. Coś mi nie wyszło chyba, co? No pewnie, że nie wyszło. Dwie drogi tu mam. Tu się mogą cegły przyznać, przydać, kochani. Przyznać cegły. Co ja gadam. Dawno tego nie budowałem się, mam być szczery. Dobra. Tyle nam wystarczy, skoro mamy to obmierzone. Teraz już nie widzę przeszkód, żeby to zabudować, kochani. Z wyłączeniem drogi malutkim. Hahaha, to się tak nie da właśnie, o to chodzi. A nie, droga nie będzie niezbędna jakaś. Będzie niezbędna. Gadasz głupoty. Chyba, że olewamy temat, nie będziemy tu budować cegielni, kochani. Na razie nie będzie potrzebny.
No to zakładamy, że olewamy temat. Dobra, na razie wystarczy winiarni, myślę. Jeszcze droga. I pytanko ostatnie, czy starczy na to ropy? Zlepszamy magazyn oczywiście, bo nie dają rady. Dobra, powinno być lepiej. Paliwko jest? Jest, kochani. W takim razie myślę, że produkcję szampana mamy i potrzeby jakby związane z tym zaspokojone. Na więcej i po więcej, kochani. Zapraszam was do kolejnych odcinków. A za dzisiejsze dziękuję. Dajcie znać, jak wam się podobało. Dajcie znać, co myślicie o tym, aby odcinki robić nieco dłuższe, kochani. I dziękuję wam bardzo za obecność. Trzymajcie się, pa!